Zaczynaliśmy w małej salce przy kościele Franciszkanów na Kamiennej Górze. W tej salce prowadziliśmy zajęcia z gitary klasycznej, z gitary elektrycznej, akustycznej, basowej, czyli stricte jakby dziedzina gitarowa, z którą ja jestem związana z racji swojego wykształcenia, z racji tego, że jestem gitarzystką klasyczną. Po krótkim czasie przenieśliśmy swoją siedzibę kawałek dalej. W tym nowym miejscu na Kamiennej Górze powstały dodatkowe klasy instrumentalne, powstała dodatkowo klasa wokalu. Kolejną naszą siedzibą, w której do tej pory działamy, jest Świętojańska w Gdyni, czyli właściwie same centrum gdyńskie. Tutaj mamy dużą salę taneczną, prawie 200 metrów, oraz małą salę baletową, około 20 metrów, gdzie realizujemy swoje zajęcia zarówno muzykalowe, taneczne, jak i muzyczne. Sal dydaktycznych mamy 8, przeznaczone na zajęcia indywidualne. Mąż jest właściwie w tej naszej firmie takim logistykiem. Można powiedzieć, że pomaga mi często w takich moich szalonych pomysłach. Siostra, która tak naprawdę nie mieszka w Trójmieście, mieszka w Szczecinie, też jest nauczycielem, też jest muzykiem. W czasie wakacji zawsze zjeżdża do Trójmiasta, pomaga prowadzić nam szkołę podczas wyjazdów, podczas warsztatów muzykalowych, podczas obozu z dziećmi. Jest bardzo, bardzo dużym wsparciem dla mnie. W momencie, w którym córka moja urosła, stała się pełnoletnia, z chęcią weszła jakby w świat naszej szkoły. Jest instruktorem tanecznym, jest osobą, która pasjonuje się niesamowicie musicalem i wiąże z tym swoją przyszłość. Zawsze mnie to ekscytowało. Przychodziłam do mamy na lekcje, jak byłam mała, siedziałam u niej. I przyszedł ten czas, kiedy ja nabyłam doświadczenia i stwierdziłam, że fajnie by było przekazać to innym ludziom, nauczyć ich tego. To wyszłam do mamy z propozycją, żeby może otworzyć tą część taneczną, gdzie i ja będę mogła się spełniać i inne osoby, które kochają to, co ja. Również dziadek się przyczynił bardzo do tego. Dziadek mnie bardzo wspiera na każdej tak naprawdę płaszczyźnie i powiedział, że fajnie by było, gdybym weszła w ten rodzinny biznes. Pomogła mamie, ale też pomogła innym ludziom właśnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Szkoła, jak 14 lat temu powstawała, to tak naprawdę kadrą naszą byli niesamowici muzycy, artyści grający na scenach, jak Janusz Macek Mackiewicz, jak Marcin Wądołowski, jak Leszek Dranicki, Joanna Kniter. Jest to dla nas naprawdę śmietanka, można powiedzieć, trójmiejska i szczycimy się tym, że mamy tak wspaniałą i niesamowitą kadrę. To jest młode miasto, młodzi ludzie, którzy otwarci są na edukację swoją, ale jak również swoich pociech, swoich dzieci. Stąd wybór padł na Gdynię. Wchodzę tutaj od mniej więcej 5 lat i czuję się tutaj wolno, mam tu dużo koleżanek i bardzo lubię te zajęcia. Mogę w nich wyrazić siebie. Kochamy wirtuo!